Witajcie, zapraszam Was dzisiaj na filmik z gadżetami biegowymi. Pomyślałam, że nagram taki filmik, bo mam kilka sprawdzonych gadżetów, powiedzmy gadżetów, bo będą też i ubrania, i pokażę Wam buty, także na pewno się powtórzą z filmiku z paczką, ale dobra, nieważne. Chciałam to zebrać wszystko w jeden filmik, żeby Wam pokazać, co u mnie się sprawdza, co mi najbardziej pasuje jako gadżety biegowe. Ja nie jestem jakąś tam mega biegaczką, jak wiecie. Spełniłam tylko swoje marzenie sierpniowe i udało mi się przebiec te ponad 200 km, tam 228. I to jest mój rekord życiowy. Oczywiście nie za jednym razem, broń Boże, to było po prostu przez cały miesiąc. No i wtedy też przebiegłam długość, pierwszy raz w życiu długość półmaratonu. I naprawdę, naprawdę jestem przeszczęśliwa i myślę, że coś już na ten temat biegania mogę Wam powiedzieć. Nie za wiele, bo jak mówię, nie jestem jakąś mega specjalistką, ale mogę Wam pokazać, co u mnie się sprawdza, co ja bardzo lubię i taki mam zamiar. Więc już Wam pokazuję. Zacznę od ubrań, bo niestety z ubraniami to jest tak, że bardzo często... Klara przyszła. Chodź, Klara. Ojejku. Bardzo często, słuchajcie, jest tak, że kupujemy sobie coś tam w jakiejś promocji, na przykład w Lidlu bywają promocje i pamiętam, że też kupiłam sobie spodenki takie, powiedzmy, że do biegania, ogólnie takie lycra leggingsy z Lidla. I słuchajcie, nie byłam z nich zadowolona. Okazało się, że ten stan tych spodenek, chodzi mi długość od kroku do pasa, powiedzmy, jest dla mnie, pomimo dużego rozmiaru, bo to był mój rozmiar, jest po prostu dla mnie za krótka i te spodenki były, nie miały żadnego, żadnego sznurka, nic takiego i one wiecznie mi spadały, więc to była mega porażka, więc trafić, słuchajcie, na odpowiednie ubranie, to też wcale nie jest taka prosta sprawa, dlatego pomyślałam, że Wam pokażę coś najpierw z wyższej półki, powiedzmy, że z wyższej, ale bez przesady, to są Nike, spodenki Nike, Nike Pro, ja mam w rozmiarze XL, jakby kogoś interesowało. One tutaj akurat, te mają tutaj znaczek. Ja mam dwie pary tych spodenek i one u mnie się świetnie sprawdzają. One mi nie zjeżdżają, są wystarczająco długie tu, więc bardzo je lubię. Co prawda powiem Wam, że te drugie, które mam, są bodajże z białymi elementami. Te są z różowymi, tamte są z białymi jakimiś tam zdobnymi elementami, tak to nazwijmy. I przy tamtych muszę uważać, żeby ta długość była tuż pod kolanem, bo jak jest na łydce, zaczynają mi się ściągać po prostu po całości. Ale wystarczy, że naciągnę na łydkę, za łydkę, pod kolano i wszystko już jest ok. Także te spodenki są super, mogę Wam je śmiało polecić. A jeśli zaczynacie dopiero z bieganiem, zastanawiacie się, czy to jest na pewno dla Was i w ogóle, albo też nie macie zbyt dużego budżetu na ten cel, to słuchajcie, są spodenki z Decathlonu, one też nie są drogie, bo one kosztują coś koło, myślę, 30 zł, 40. One tutaj mają taką kieszonkę, całkiem fajne, też są dosyć długie. I też są dosyć wysokie tutaj, także jeśli macie z tym problem, że tak powiem, taki jak ja, to zdecydowanie mogę Wam te polecić. To chyba też, słuchajcie, jest rozmiar XL, jak się nie mylę. Tak mi się przynajmniej wydaje. 46. Te są już troszeczkę na mnie przyduże, ale jeszcze dają radę. No i ostatnia rzecz ciuchowa, którą chciałam Wam pokazać, którą też już Wam pokazywałam, to jest biustonosz, też z Decathlonu, który jest dosyć drogi niestety, ale uważam, że jest zdecydowanie wart swojej ceny. To jest ten do wpinania tutaj pulsometru, także u mnie on się sprawdza. Ja mam już 3 takie biustonosze, także jestem bardzo zadowolona, bo to był bardzo dobry zakup i w ogóle go nie żałuję. Cieszę się, że je mam, czy to na rower, czy do biegania właśnie. Świetne są, naprawdę świetne. I teraz może buty. Buty już widzieliście u mnie, widziałyście u mnie. To są oczywiście Nike, Nike Dual Fusion X2, one się tak nazywają. Ja wybrałam te, ponieważ te są wegańskie, to znaczy nie mają tutaj żadnej skóry ani nic takiego. One są całe zrobione z tworzywa i z tkaniny, także w tych jeszcze nie biegałam, one są nowe. Biegam w tych swoich różowych, bo mam identyczne różowe. Powiem szczerze, że zastanawiam się nad zakupem kolejnych
ponieważ one są mega wygodne, nie tylko do biegania, ale też do chodzenia. No ale jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam, jeszcze walczę ze swoim zakupoholizmem, także te na pewno są świetne, ja je śmiało Wam polecam. I słuchajcie, jak już mowa o butach, to akurat mam uprane i pomyślałam, że Wam pokażę. Jakiś czas temu, będąc z Lulu w już Wam mówię, w Faktory, w Annopolu byłyśmy, poszłam do sklepu Nike i szukałam tam butów właśnie do biegania, jeszcze zanim te czarne kupiłam, ale nie znalazłam w sumie. Co prawda te buty, które Wam pokażę właśnie, to są buty do biegania, teoretycznie. Tak, mają nawet napisane, że są do biegania. I słuchajcie, kupiłam je na jakiejś tam wyprzedaży, bo to jak wiadomo w Faktorach i w ogóle. One są całe zrobione z takiej tkaniny, także całe są z materiału. Trochę się wahałam, zastanawiałam się, czy to na pewno aby są buty dla mnie i nie wiedziałam też, czy będę w nich chodziła, czy będę w nich biegała. Finalnie powiem Wam, że nie biegam w nich. Wydaje mi się, że ta podeszwa, ja lubię mieć tu wpięcie, amortyzację, ja jestem jeszcze dosyć ciężka i trochę boję się o swoje stawy, więc uważam, że jeszcze trochę jest za wcześnie dla mnie na takie buty, więc tych używam tylko do chodzenia. I słuchajcie, one są rewelacyjne. Jak macie jakieś haluksy, coś w ten deseń, jakieś bolące stopy, ja ostatnio z bolącym palcem chodziłam w tych butach, bo mam rozwalone niestety dwa palce po ostatnim biegu. I powiem Wam, rewelacja, naprawdę one się tak uciągają tutaj, mam nadzieję, że to widać. I one się dopasowują do stopy, także świetne buty, w ogóle nie żałuję, że je kupiłam. Naprawdę są świetne, to są, słuchajcie, Nike Free i to jest bodajże czwórka, tak, 4.0. Także polecam Wam serdecznie, świetne buty, do chodzenia zdecydowanie, nie wiem czy do biegania, jeszcze ich nie testowałam właśnie w bieganiu, ale do chodzenia pomyślałam, że wspomnę o tych butach, bo zdecydowanie warto. I dalej, kolejna rzecz to jest czapka i czapka to też nie jest wcale taka prosta sprawa, kupić czapkę, ponieważ czapki do biegania są na ogół bardzo drogie. Ja tą kupiłam na jakiejś tam wyprzedaży, to jest też z Decathlonu. I słuchajcie, z czapkami to jest tak, że kupiłam sobie najpierw taką skropa fajną, zresztą bardzo mi się podobał napis, który miała, ale niestety nie sprawdziła się, bo te czapki z daszkiem to są po prostu czapki z daszkiem i one nie są odporne, powiedzmy, na pot i na to, co tutaj się dzieje w tej części, że tak powiem, czyli takie wychodzą zacieki, takie straszne rzeczy, także zdecydowanie polecam Wam tego typu czapki. Nie jest łatwo znaleźć, ceny są straszne tych czapek, także jakby co, to w Decathlonie tą znalazłam chyba za dwie dychy, więc całkiem w miarę, jak Cię mogę. No i teraz frotki. Są ludzie, którzy używają, są ludzie, którzy nie używają. Ja jednak trochę się pocę i trochę się męczę przy tym bieganiu, więc frotek używam. Najczęściej są to frotki Hightecha. Ta jest akurat nowa, szara, w ogóle jeszcze nie używana, ale mam takie białe, dwie i tych akurat obie są w praniu, więc nie mogę Wam pokazać. I te są świetne po praniu, przed praniem one są trochę sztywne. Ale jak się je upierze, są całkiem ok, także te mogę Wam śmiało polecić. Poza tym mam też frotki Nike i te też są całkiem ok, także frotki ja używam, u mnie się sprawdzają, więc spoko. Kolejna rzecz to będzie saszetka do biegania. Ja co prawda kupiłam ją w Carrefourze jako saszetkę na rower, ale ona mi się świetnie sprawdza do biegania. Ona ma gumowy pasek, także świetnie się dopasowuje, można sobie wyregulować poza tym. Bardzo ją lubię, jedyne co musiałam z nią zrobić, słuchajcie, to rozpróć, bo ona była tutaj, o, widać ślad szycia, ona była zszyta tutaj przez środek, musiałam ją rozpróć, bo mój telefon niestety się nie mieścił do tej części, ale teraz jest wszystko w porządku, mieści się, nie ma problemu, zawsze noszę telefon i chusteczki. No i kolejna rzecz, którą na pewno warto kupić, i u mnie, powiem szczerze, że jeszcze nie musiałam jej sprawdzać, kupiłam ją, to jest alarm osobisty IKEA Family, w ogóle się nazywa, daje dźwięk 100 dB, nie będę go włączać, nie chcę Was przerażać.
I on mi się przydaje, słuchajcie, w momencie, kiedy atakują mnie psy. Jak mówię, jeszcze nie miałam okazji go używać, sprawdzałam tego na swoich psach, nie zamierzam go dlatego włączać kolejny raz. Kiedy zdarza się niestety, jak biegnę, że ludzie nie zamkną bramy, nie zamkną furtki, wtedy piesy, psy jakkolwiek wybiegają, ja lubię mówić piesy, wybaczcie, wybiegają i nie zawsze są przyjaźnie nastawione. W momencie, kiedy chodzą, zdarzają się sytuacje, kiedy psy po prostu chodzą sobie wzdłuż drogi czy coś takiego i są daleko od swojej posesji, to wtedy są mało agresywne i nie ma z tym problemu żadnego, ale nie zawsze tak jest, czasami jest tak, że trzymają się blisko bramy, wtedy czują się bezpieczniejsze, no i wtedy zaczynają atakować. Nieraz mi się to zdarzyło, nieraz brakowało mi tchu, żeby krzyczeć, więc pomyślałam, że fajnie będzie, że coś mnie wyręczy w tym moim krzyczeniu, dlatego zainwestowałam w to. Kolejna rzecz to są takie klipsy, jakkolwiek to nazwać, do sznurowadeł w butach. To się tak wkłada się tutaj sznurowadło i po prostu się zaciska. To jest, ta część jest z gumy, ta spodnia część jest z plastiku, mam nadzieję, że to będzie widać. To jest do butów, które po prostu się rozwiązują. Nie wszystkie buty, nie z wszystkimi butami jest ten problem. Moje poprzednie buty do biegania, których czasami jeszcze używam, takie starsze, po prostu mają inne sznurowadła i te sznurowadła potrafią mi się w trakcie biegania rozwiązywać. Nie cierpię tego, więc wtedy używam właśnie czegoś takiego. Także to nie jest jakaś droga rzecz, to kosztuje coś koło... nie wiem, myślę, że coś koło 10 zł albo i mniej. Okej, i już ostatnia rzecz, którą Wam pokażę, bo zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy, to będzie telefon. To nie musi być taki telefon, po prostu jakikolwiek telefon, aplikacja Endomondo, no i wiadomo, biegamy, mamy każdą aktywność, jak nam pasuje. Właściwie powinnam Wam jeszcze pokazać zegarek, ale wiadomo, cały czas go używam, to jest zegarek mój Polar M400. Bardzo fajny, ja go bardzo lubię, cały czas używam, świetnie się sprawdza, zdecydowanie lepiej niż Endomondo, ponieważ Endomondo potrafi różne cuda pokazywać, zdarza się, aczkolwiek myślę, że dla początkujących Endomondo jest wystarczające, ja też na początku używałam tylko Endomondo. I jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę, słuchajcie, to są słuchawki. Słuchawki ja mam też do tego telefonu, mam telefon Sony, więc słuchawki też mam Sony i dostałam je jakiś czas temu, mój mąż wpadł na genialny pomysł, żeby mi kupić słuchawki wodoodporne i to był super pomysł, telefon też jest wodoodporny teoretycznie, ale nie sprawdzałam, nie zamierzam. I te wodoodporne świetnie się sprawdzają, bo ja już nieraz zalewałam je wodą podczas biegu, chociażby teraz, kiedy biegłam w półmaratonie, to zalałam je, no myślę, że ze 4-5 razy, po prostu centralnie polewając się wodą, polałam te słuchawki i działały. Telefonowi też się nic nie stało, który miałam tam w tej saszetce właśnie schowany, także myślę, że warto zainwestować w lepsze słuchawki, takie właśnie wodoodporne już później. No i to mniej więcej byłoby na tyle. Mam nadzieję, że coś podpatrzyliście, że coś Wam wpadło w oko i że przyda się przy Waszych aktywnościach. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!